Cześć, witajcie z tej strony Grid. W ostatnim filmie polowaliśmy sobie trochę na ulepszenia do naszego frachtowca. Rozmawialiśmy o tym, jak je zdobyć, gdzie ich szukać, w jakich systemach najlepiej na nie polować. Dzisiaj troszeczkę o samym frachtowcu. Także pokrótce. Panel pierwszy, sterowanie ulepszeniami. Punkt pierwszy, dodaj przestrzeń magazynową. Jeżeli nie mamy maksymalnie rozbudowanego frachtowca, tutaj możemy to zrobić przy pomocy grodzi towarowych. Grodzie towarowe oczywiście możemy zdobyć na porzuconych frachtowcach, czasem z misji w Nexusie, czy też z misji floty na przykład. Elementy i ulepszenia bazy. I tak jak tutaj mówiłem, mamy paliwo do fregat, ulepszenia do fregat, które wysyłamy na misję. Są to jakby jednorazowe boosty, które możemy dodatkowo zamontować fregatom, żeby podnieść troszeczkę ich statystyki na danej misji. No i lecimy z ulepszeniami. Wiadomo, hipernapęd. Tak samo jak w statku, więc tutaj raczej nie będzie żadnej niespodzianki. Raz, że zwiększa zasięg naszego frachtowca. Dwa, że pozwala skakać do ciał klasy czerwonej, zielonej i błękitnej. Czyli tak samo jak dokładnie w naszym statku kosmicznym. Promień materii. No jest to urządzenie teleportacyjne i identycznie w statku, przepraszam. Skaner międzygwiezdny spełnia rolę podobną do skanera gospodarczego. Tutaj też nie powinno być żadnego zaskoczenia. Pomieszczenia. No, sprawa prosta, tak? Nie ma się chyba tutaj zbytnio co rozwodzić. Korytarz, drzwi, sala dowodzenia flotą. Tutaj można dopowiedzieć, jeżeli mamy fregaty, jeżeli chcemy wysłać je na ekspedycję, będzie nam ona potrzebna. Jeżeli chcemy wysłać, powiedzmy, trzy ekspedycje, musimy mieć raz odpowiednią ilość fregat, czyli minimum 3, plus 3 pomieszczenia dowodzenia flotą, ponieważ jedno pomieszczenie pozwala nam wysłać nasze fregaty na jedną misję. Komora uprawowa, chyba wszystko wiadomo. Pomieszczenie rafinatora, no tutaj też nie trzeba się dużo rozwodzić. Korytarz, okno, pomieszczenie technologiczne też tutaj. Pomieszczenie skanera, czy też sonda planetarna. Dzięki niemu nie musimy pojedynczo jakby skanować planet, tak, naszym statkiem. Możemy machnąć to przy pomocy właśnie tego skanera. Pomieszczenie handlu. Też sprawa jasna, jeżeli chcemy coś sprzedać, coś kupić, to nam wystarczy, nie trzeba montować tak jak w bazie terminala, tak, galaktycznego. No tutaj pomieszczenia uprawowe. Od jakiegoś czasu możemy wyposażyć nasz frachtowiec w pomieszczenie ekstraktora gwiezdnego, który w zależności od gwiazdy, na jakiej jesteśmy, będzie zbierał dany surowiec. Czy to metal chromatyczny, czy radon. W zależności od tego, w pobliżu jakiej gwiazdy się akurat znajdujemy. Orbitalny materializator egzopojazdu. Jest to
pomieszczenie, dzięki któremu możemy przyzywać nasze egzopojazdy na planetach. Nie musimy budować tego na w bazie, czy też na planecie. Wystarczy, że przyzwiemy frachtowiec do systemu, w jakim jesteśmy i spokojnie możemy zmaterializować nasz egzopojazd. Pomieszczenia magazynowe. No tutaj ma nazwa, chyba mówi sama za siebie. Możemy ich maksymalnie wybudować 10, czyli od 0 do 9. Drastycznie zwiększając pojemność naszego frachtowca. Komora teleportacyjna. Zwykły teleporter, tak jak stawiamy w bazie, czy jak jest na stacjach kosmicznych. Modyfikator wyglądu. Jeżeli ktoś lubi zmieniać się, przebierać, to coś dla niego. No i tutaj już mamy ścianki, schody, pomosty, drabiny. Także zwykłe elementy do budowy, rozbudowy naszego frachtowca. Za nanity możemy też wykupić różne kolory, które później możemy wykorzystać przy modyfikowaniu, w opcji modyfikowania frachtowca. Jak widzicie, ja przy czerni i bieli zostałem, czasem przy bieli i czerni. Możemy też zrobić na odwrót. Kolory są raczej takie pastelowate, no ale lepsze to niż nic. Swoją drogą dziwi mnie, czemu możemy przemalować nasz frachtowiec, a naszego głównego statku, w którym spędzamy znacznie więcej czasu, nie. No ale może kiedyś dostaniemy i to. Silniki. No to zależy, jakie mam odblokowane. W przeciwieństwie do myśliwca, tutaj smuga w żaden sposób nie wpływa na osiągi frachtowca, jest to tylko element dekoracyjny. No i zresetuj bazę frachtowca, czyli usuwamy naszą bazę i możemy stawiać od nowa. O, jeden krok w lewo, mamy nawigatora. Z pomocą którego możemy wysyłać nasze fregaty na misję. Wiadomo, że im misja trudniejsza, im misja dłuższa, tym ciekawsze nagrody. Po jego drugiej stronie mamy mapę, dzięki której możemy skakać naszym frachtowcem. Nie musimy robić tego naszym statkiem. Plusem frachtowca jest to, że ma on znacznie większy zasięg niż konwencjonalne statki. Także tych skoków wykonamy mniej. No i ostatnie, zarządzanie flotą. Możemy zarządzać naszymi fregatami. Możemy je sobie tutaj przejrzeć, ich statystyki. Możemy się przenieść na pokład konkretnej fregaty, której chcemy. Przydatne to jest, jeżeli któraś z nich na przykład ulegnie awarii podczas misji i trzeba będzie ją naprawić. Możemy też usunąć tutaj fregaty z naszej floty, jeżeli nam w jakiś sposób nie przypasują. Dodatkowo z tego terminala możemy też zarządzać naszą eskadrą. Jak widzicie, możemy sobie podejrzeć ich statystyki, chociaż są one tak dość
enigmatycznie opisane, to jednak w jakiś sposób ich tam przedstawiają. Możemy się przełączać, możemy zwolnić. Nie jestem pewien, czy nie możemy ich tutaj również podnosić ich rangi dzięki nanitom. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to robiłem, ale to tak 50-50. Nie mam akurat tutaj już same eski, więc nie sprawdzę. Może na jakimś innym save'ie zerknę, no to dorzucę informację. Przeskoczyłem na chwilę na drugiego save'a, gdzie nie mam jeszcze wymaksowanego fraktowca. I tak właśnie widzę, że w pierwszej kolejności musimy wykupić w ogóle pola dla naszej eskadry. Jak widzicie, pierwsze kosztowało niecałe 300, drugie już 1200, trzecie 2500 i czwarte pole to 3300. Teraz sobie zwerybujmy jakiegoś pilota. Przy odrobinie szczęścia może na frachtowcu znajdę. No, klasa A. W sumie pierwszy lepszy trafiony i tak całkiem nie najgorszy ten strzał był. Grunt, że nie eska, bo chcę zobaczyć, czy możemy przy pomocy nanitów podnieść ich statystyki. Wejdźmy w zarządzanie eskadrą. Dokładnie. Jak widzicie, za 3135 nanitów możemy podnieść klasę naszego pilota z A do S. I teraz jest myk. Jeżeli chcecie, żeby wasi piloci mieli konkretne statki, nie wiem, dajmy na to, żeby latali w samych żywych statkach. Mamy tu jeszcze jakiegoś pilota? Czy już się boją przylecieć? Dobrze. Chyba się cykają, że ich zwerbuje także. Właśnie też z tego co pamiętam, można w jednym systemie zwerbować jednego pilota, także też musimy tych systemów odwiedzić kilka. No ale wróćmy do rzeczy. Jeżeli chcecie, żeby wasi piloci latali konkretnymi statkami, powiedzmy żywym statkiem, musicie z nimi wymienić się statkami. Bierzecie jego statek, jemu dajecie swój żywy statek i później werbujecie go do swojej eskadry. I macie pilota w żywym statku. Nie ma tutaj generalnie jakichś wytycznych, jeśli chodzi o pilotów. Spokojnie można zwerbować klasę C i ich podnieść do maksimum przy pomocy nanitów. Jak zdobyć nanity, no pokazywałem w jednym z poprzednich filmów, także możecie tam zerknąć. Druga sprawa, jeśli chodzi o pilotów naszej eskadry, nie ma co im dawać maksymalnie ulepszonych statków, ponieważ w momencie, kiedy werbujemy ich do eskadry, ten statek przechodzi jakby na swoją podstawową wersję. Także wszelkie ulepszenia wywalacie ze statku, nie wiem, sobie wymontowywujecie, wrzucacie do jakiegoś swojego. W każdym razie nie ulepszajcie ich, bo nie ma to sensu. Ponieważ w momencie przekazania z tego statku jednemu z NPC-ów, ten statek jakby wraca do ustawień fabrycznych.
A teraz wróćmy do naszego frachtowca. No dobrze, ale to są podstawy. Generalnie chyba wszyscy mniej więcej to ogarniają, wiedzą. Także to było tylko w kwestii tam drobnego przypomnienia. Nas interesują ulepszenia, które zdobywamy z innych frachtowców. Chodzi oczywiście o te porzucone frachtowce, na których lataliśmy w poprzednim filmie. Nie mam na pewno silnika osobliwości, ale on był do zdobycia w ekspedycji Lewiatan chyba, której niestety nie zrobiłem. No ale na głównym save'ie i tak nikt go nie będzie miał, chyba że gra na save'ie akurat tamtej ekspedycji. Tak, pokrótce sobie omówmy. Skaner gospodarczy. SK ma tylko jedną statystykę, 15% obwód pilotażu. Tak samo 15% skaner planetarny, 15% i archiwum kartograficzne. Tutaj pomiędzy 16 a 20% można z tego, co pamiętam, uzyskać. Mi się trafiło 20, więc maksymalna. I komunikator floty 15%. Jeśli chodzi o jednostkę analizy, też 15%. No i ulepszenia hipernapędu. Tutaj pomiędzy 200 a 250 możemy uzyskać zasięg hipernapędu. Ja mam 249, już nie polowałem. Ten jeden punkt naprawdę nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia. Także na porzuconych frachtowcach możemy zdobyć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ulepszeń. Teraz 5 z tych ulepszeń ma stałe statystyki. Jeżeli macie eskę, zawsze będzie 15%. A 2, czyli jednostka zmniejszająca zużycie paliwa i ulepszenie hipernapędu, mają ruchome statystyki te eski. Także możecie zdobyć tutaj w tym wypadku 16% najniżej, 20% najwyżej. Jeżeli chodzi o hipernapęd, minimalnie 200 lat świetlnych, maksymalnie 250 lat świetlnych dodatkowo. Oczywiście mówię tutaj o esce. Ustawienie ulepszeń mam sklonowane ze stronki nomenskyresources.com. Podają je jako optymalne. Zazwyczaj mają rację, nie dyskutuję z tym. Mam ułożone tak jak oni. Mamy nasze ulepszenia pogrupowane po 3, wiadomo, żeby się boostowały nawzajem. Wyjątkiem są tutaj ulepszenia hipernapędu, które montujemy pomiędzy technologiami hipernapędu. Oczywiście dodatkowo mamy zamontowany promień materii, czyli nasz teleporter, no i nasz skaner. No ale o nich wspominałem, kiedy omawialiśmy technologię, którą możemy zdobyć. Co tu jeszcze? Właśnie a propos technologii, nie dopowiedziałem. Technologię kupujemy za przejęte moduły fregaty, które też możemy zdobyć na opuszczonych frachtowcach, czy na przykład z misji fregat często też wypadają. Nie wiem, czy są w misji Nexusa, ale na 99% tak.
na 100% mogą go wam przywieźć fregaty lub możecie je zdobyć na opuszczonych frachtowcach. Co do Nexusa mówię, to tak, wydaje mi się, że są, ale nie jestem do końca pewien. Zbyt rzadko robię te misje, żeby mieć pewność. Już kupę czasu nie robiłem, chyba ostatni raz do filmu, kiedy pokazywałem, jak zdobyć żywy statek. No i co, to by było chyba, jeśli chodzi o nasz frachtowiec, z grubsza na tyle. Dużo więcej ciekawych ostek tutaj nie ma. Warte może uwagi jeszcze jest to, że w przeciwieństwie do stacji kosmicznych spokojnie możecie tutaj przyzwać sobie dowolny statek, który posiadacie. No, niekoniecznie rakietę. Nie wiem, weźmy sobie ośmiorniczkę na przykład. Zazwyczaj część statków, które macie, będzie tutaj wyświetlana, ale nie wszystkie. Chyba maksymalnie 6 statków się wyświetla, które posiadamy. No a jeżeli na przykład w tej chwili wezwałem sobie ośmiorniczkę, ośmiorniczka jest moim głównym statkiem. Jeżeli weźmiemy się przełączymy o, wymieniamy statek. Także jeżeli ktoś by chciał grubiej posprzedawać na stacji kosmicznej, nie musi zasuwać na planetę, żeby przeskoczyć w inny statek. Wystarczy po prostu przywołać frachtowiec obok stacji, polecieć na frachtowiec, tam sobie spokojnie może powymieniać statki. Czy coś jeszcze warto dodać o frachtowcach? No nie, no niestety frachtowce są potraktowane trochę ogólnie. I pomimo, że mają wieżyczki obronne, pomimo, że niby w trakcie walki te wieżyczki prowadzą ogień, to niestety no nie możemy ich w żaden sposób wymienić, wzmocnić. Nie mamy na to żadnego wpływu. Może kiedyś, liczę, że trochę bardziej rozbudują frachtowce. Liczę na to, że będzie można je bardziej rozbudowywać, personalizować. Może wymieniać broń, to co by było całkiem fajne. Może dodadzą jakieś większe, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, co tam chodzi w głowie Hello Games. Ale myślę, że jest potencjał tutaj na rozbudowę, więc trzymam kciuki, że coś się da więcej z nimi zrobić. Z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli by były jakieś pytania, jeżeli coś pominąłem, napiszcie mi, postaram się. Co się postaram? Postaram się odpowiedzieć, wyjaśnić, dopowiedzieć. A teraz uciekam spać, bo jestem po nocce i padam na pyszczek. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.